wizualnie witam was w grze, która się nazywa Wildstar i dziś będzie o dwóch w miarę krótkich, w miarę szybkich rzeczach, więc ten odcinek nie powinien być jakoś wybitnie długi. Po pierwsze to, że zreinstalowałem grę, jest teraz na Steamie. Od jakiegoś czasu jest na Steamie, wspominałem chyba o tym, że wyszła na Steamie, wspominałem o tym, że ma wyjść na Steamie, to jest wielka sprawa, bo Steam jest największą platformą gier w tym momencie, więc jeżeli jakaś gra się pojawi na Steamie, ma szansę dotrzeć do większej ilości ludzi, nie musi korzystać wtedy z własnego launchera, więc na początku stwierdziłem, że nie mam w sumie co reinstalować, nie lubię, wychodzę z założenia, że nie naprawia się rzeczy, które nie są zepsute, więc na początku nie chciałem zreinstalować Wildstara, ale w końcu się przekonałem, stwierdziłem, że no dobra, zreinstaluję. Zmian żadnych nie widzę, poza jedną, o której za momencik powiem. Wszystko działa dokładnie tak, jak działało. Co więcej, mody działają również tak, jak działały. Moment, tutaj. Jak klikniecie sobie w addony, wszystko funkcjonuje dosłownie tak samo, jak działało. Co więcej, po zalogowaniu się moje konto pamiętało, że mam wyłączone Target Frame i Combat Logs i BG Plates. Wywaliło? Powinno działać. Loadadon. Game API 12, addon support API 9. Okej, to pewnie dlatego wywala. Będę musiał poszukać czegoś zamiast BG Plates'a, bo widać, że BG Plates jest do tyłu. Może przestali go rozwijać, nie wiem. Będę musiał sprawdzić. Może coś jest nie tak, może nie mam zainstalowanej na nowszej wersji, może wyszła nowa wersja. Te rzeczy na bok. Oni mnie zaatakują zapewne, jak podejdę. Chyba tak. Te rzeczy na bok, jest jeszcze jedna ważna zmiana przy Steamie. Jeżeli irytowało was to, że po odpaleniu launchera za każdym razem musicie wbić swoje hasło, bo launcher pamięta waszego maila, ale w przeciwieństwie na przykład do launchera Guild Warsa 2 nie pamięta waszego hasła, to jesteście w domu, bo nowy, to znaczy połączenie ze Steamem sprawia, że przy pierwszym odpaleniu zapyta się was, czy chcecie połączyć konto Wildstara z kontem Steamowym. Jeżeli klikniecie tak, jak ja kliknąłem tak, to logując się z waszego Steama, automatycznie wbijecie do gry i zalogujecie się na własne konto. I to jest jedyna różnica, jaką widzę pomiędzy wersją Steamową a wersją standardową. Dużej różnicy nie ma, jest bardzo wygodna. Coś, czego bardzo brakuje mi w Ionie, żeby móc się logować do Iona z automatu, żebym nie musiał wbijać tego hasła, a nie chce mi się tego, tam jest programik, który pozwala wam na autozalogowanie się, nie chce mi się tego ustawiać i rozgryzać. Dori mi nie kazała tego zrobić, więc nie zamierzam tego ruszać. Dobra. To na bok. Czy ja tu coś mam? Pewnie coś tu mam, ale nieważne. Idziemy dalej. Druga rzecz jest taka, że ostatnio, pomijając, że wkręcam się troszkę bardziej w Iona, jestem bardzo zdziwiony, jak ten Ion zaczyna mi podchodzić, ale to głównie dlatego, że doszliśmy troszkę dalej i patrzymy na fajniejsze rzeczy, a nie te początkowe, startowe, przez które trzeba się przebić. To jest jedna z tych rzeczy, które mi się w głowie między Ionem a Wildstarem bardzo łączą, bo bardzo wiele osób, mówiąc o Wildstarze, narzeka na beznadziejne levelowanie, które jest strasznie długie, monotonne i męczące. Ja tego tak nie odbieram. Tak odbierałem levelowanie solo z Iona. W Wildstarze nie. Nie wiem dlaczego. Ludzie nie wspominają o kiepskim levelowaniu, kiepskich początkach, szczególnie solo początkach levelowania z Iona, że jest męczące i trudne. Wspominają w wypadku Wildstara. Ja to odbieram całkowicie odwrotnie. Levelowanie z Wildstara, pomijając, że nie mam na to czasu, to jest ten minus. Idzie mi bardzo lekko i przyjemnie, pomijając, że stoję na tych levelach i nie prę w ogóle do przodu, ale to ja się ładuję raz na tydzień, żeby nagrać odcinek ostatnio, nie? To jest smutne. Ale odbieram to levelowanie jako przyjemne, łatwe, takie WoW w stylu, takie WoWowe, ale ten, a to z Iona z kolei wydaje mi się trudne. Więc to jest ta różnica, ogromna różnica jak dla mnie. Phil V3, ktoś ma tego bota. To jest ta różnica, której nie potrafię zrozumieć, dlaczego Wildstarzy przyczepiali się do moim zdaniem przyjemnego, takiego standardowego levelowania, a to troszkę trudniejsze i bardziej zamieszane z Iona. Nikt nigdy o tym mi nie wspominał, nie wiem, może w złych miejscach szukałem.
No nic. Tak więc, wkręcam się ostatnio troszkę w Iona, wkręcam się w Marvel Heroes 2016, głównie dlatego, żeby ten event urodzinowy i po prostu stwierdziłem, że go wykorzystam i zapakowałem się na więcej godzin. Pograłem trochę dłużej i odkryłem fajne rzeczy w tej grze i ogólnie jestem na tak. I zastanawiam się, czy jest w tej grze miejsce, do którego ludzie się pakują, żeby wylevelować postać. Bo w Marvel Heroes 2016 są lokalizacje, do których ładujecie się tylko po to, żeby levelować. Nie zajmujecie się tam niczym innym, na dobrą sprawę. No. O, jest, przemknął mnie. Nie myślicie za dużo, tylko idziecie i testujecie to, jak funkcjonuje wasza postać, to jak funkcjonują wasze skille i bawicie się i lecicie do przodu itd. itd. Nie rozwijacie fabuły, nie rozwijacie swojej postaci w żaden sensowny sposób, poza levelowaniem i rozdawaniem punktów, czyli to, co jest najważniejsze przed dostaniem się do endgame'u. Później kminicie, w jaki sposób zdobyć fajny sprzęt, ale już macie levele, to już jesteście o levele do przodu. Więc można dostanie się do endgame'u rozbić na kilka etapów. Pierwszym wylevelować postać. I to w Marvel Heroes 2016 ma swoje konkretne lokacje. Zastanawiam się, czy coś takiego jest w Wildstarze. Czy można cały ten etap, który ja teraz przerabiam, pominąć, wylevelować gdzie indziej postać, a później na szybko po prostu przebić się jak gorącym nożem przez ciepłe masełko. I pum, do tego endgame'u dojechać przez wszystkie fabuły, po prostu nie zatrzymywać się na niczym, tylko jechać, zatrzymać się dopiero na końcu, kiedy już wszystko będziemy mieli machnięte, wszystko będziemy mieli zdobyte i zdobyć wtedy, co znaczy wszystko jak wszystko, wszystko przed endgame'owe i wtedy skupić się na zdobyciu pancerzy, na wbiciu się do jakiejś ciekawej gildii, no wiecie, rozbić to na bardziej ogarniane etapy, bo tak samo jak Ion, tak samo Wildstar ma strasznie rozbudowany każdy element gry. Tutaj gameplay jest intuicyjny, ale on jest tak naprawdę bardzo rozbudowany. Jeden z najbardziej rozbudowanych, kiedykolwiek widziałem w jakimkolwiek MMO, więc to jest rzecz, na której fajnie by było się skupić tylko na tej rzeczy. Jak już w tym będziemy mistrzami naszego małego akwenu, w którym nam nic innego nie przeszkadzało, skupmy się na craftingu. Jak będziemy mieli crafting, skupmy się na wiecie, etapami, powoli. I tymi etapami, tak jak mnie Dory prowadzi kawałek po kawałku, żebym nie musiał się skupiać na rzeczach, których nie jestem w stanie ogarnąć, pokazuje mi tylko to, co muszę machnąć, żeby iść do przodu i dalej. To wtedy jesteśmy w stanie dojść znacznie dalej, jeżeli to sobie rozbijemy na fragmenty. I to jest bardzo proste dla kogoś, kto już całą grę przeszedł i rozumie wszystkie mechaniki. Ale jeżeli ktoś tak jak ja jest noobem w jednej, w drugiej, w trzeciej gierce, to potrzebuje takich uproszczeń, żeby to wszystko go nie przerosło. I brakuje mi tego w Wildstarze. W Ionie nie muszę tego mieć, bo mam w Ionie Dory. I Dory mnie prowadzi za łapkę i mówi, wszystko będzie dobrze i ja jej wierzę i na razie wszystko jest dobrze, nie? Zastanawiam się, czy... To znaczy w Wildstarze, jakbym kogoś takiego miał, to też bym tego nie potrzebował. Oczywiście, że nie potrzebował gili. Ale ja jestem solistą, nie oszukujmy się, ja preferuję grać w MMO solo tak długo jak mogę, a później tworzyć... O, cześć Kolo. Kolo jest z drugiej frakcji, dlatego jest na żółto, nie? No, wracając. Potrzebuję coś, to znaczy później tworzę swoje gildie, a zanim do tego momentu się nie doblokę, potrzebuję czegoś całkowicie z innej mańki, czyli jakichś sposobów na podzielenie sobie tego wysiłku, jakim jest dobijanie do endgame'u, na mniejsze fragmenty i zrobienie z tego, wyciągnięcie z tego 200%, nie? Więc jeżeli znalazłem to w Marvel Heroes 2016 i przyznam, że tam to funkcjonuje świetnie i zdaje dla mnie fantastyczny egzamin, tak w tym. Tak, wy. To jest jego robot. Okej. Tak, w tej grze mi tego dalej brakuje i chciałbym to znaleźć, chciałbym to zobaczyć. Jak stwierdziłem, że ten koleś ma tego robota, jak wcześniej leciał. Chodziło mi o Phila V3. Phil V3 jest robotem ze ścieżki. Widzieliście go na pewno u mnie na innych nagraniach, jeżeli oglądaliście inne nagrania. Więc widzieliście, że te ścieżki mają różne rzeczy, różne zabawki i mocno się tym różnią. Ja mogę robić rzeczy, których ten koleś nie może robić, ten koleś może robić rzeczy, których ja nie mogę, ma swojego robota i tak dalej, który później się staje przydatny. I co najważniejsze, możemy kooperować ze sobą. Czyli na przykład
Ja mogę robić rzeczy, których on nie może robić, ale on może korzystać z efektów mojej pracy i vice versa. Jeżeli on otworzy dla mnie jakąś ścieżkę, to ja mogę wejść na szczyt i otworzyć jakiegoś noda do zdobywania. Po czym ja mogę otworzyć, nie wiem, tajne przejście, w którym on może otworzyć busty do odebrania również dla mnie, bo one są ten obszarowy w ogóle. Więc można kooperować. To namawia graczy do grania zespołowego. Bardzo fajny pomysł, ale jak ktoś gra tak jak ja solo, musi polegać na randomach, którzy się przewidzą, co na poza planszami startowymi nigdy nie ma miejsca praktycznie. Raz mi się w życiu zdarzyło, że koleś przyszedł i otworzył coś, co później się kapnął. A! Nie wiedziałbym, że to istnieje, gdyby ten koleś mi tego nie otworzył przez przypadek przed nosem. O, to jest moje fajne. A więc, to co warto powiedzieć, to że teraz po wyjściu na Steama będzie dodanych kilka rzeczy, których przed wersją Steamową nie było. Jedna to jest, że będzie można swoją postać wylevelować z ekranu wyboru logowania się na postać. Z tego takiego... Najpierw zjedźmy, to wam pokażę. Jeszcze tego nie ma, więc wam nie mogę pokazać dokładnie, o co chodzi. Ale jak naciśniecie Escape, jest Switch Character, klikacie, to możecie się zalogować na inną postać i podczas wyboru, na ekranie wyboru postaci, będziecie mogli kliknąć w możliwość zakupienia. Hajsy, hajsy, hajsy. Itemku, który was przerzuci na The Endgame. I to jest ta sprawa. To jest ta sprawa, która jest ważna dla mnie. Aha, to jest wyjście. Z tej perspektywy, to znaczy mówiłem tam, że będą różne mounty i różne inne rzeczy dla postaci, więc ja nie bardzo. Ale jeżeli ktoś by się szybko chciał dostać do endgame'u, to jest ta możliwość, można zapłacić. Nie widzę w tym problemu, ja nie mam bólu, tylko że to się da i będzie dało zrobić, więc jak najbardziej. Jeżeli twórcy nafarmią na tym trochę kasy, żeby dalej rozwijać tą grę dla mnie, to ja jestem zadowolony. Ale wracając, to co jeszcze zostanie dodane między innymi, to jest to, że będzie można odblokować sobie kolejne pathy, kolejne te ścieżki i je również levelować. W tym momencie, nie wiem czy za to również trzeba będzie było zapłacić, ale wiem, że te ścieżki nie będą jednocześnie funkcjonalne, między nimi trzeba będzie przeskakiwać. Nie wiem na jakiej zasadzie będzie to przeskakiwanie. Fajnie będzie, że na przykład postać endgame'owa, jak już się dobije i tego mojego explorera rozwinę na maksa, że będę mógł wziąć kolejną ścieżkę i kolejną ścieżkę rozwijać. Prawdopodobnie to samo będzie ze skillami crafterskimi, że jak się nawet nie wyleweluje, tylko teraz jest ograniczenie tych skillów crafterskich i zakładam, że to ograniczenie zostanie w jakiś tam sposób zdjęte, zniwelowane, że będzie można mieć więcej tych skilli crafterskich niż się miało dotychczas. Ach, nie, tam coś jest na końcu. Coś tu jest, nie wiem co. Dobra, wracamy. I to mi się wydaje ciekawe, bo pozwoli dla graczy, którzy zjedli na tej grze zęby, zdobyć coś więcej. A dla takich jak ja, odblokuję sobie dwie ścieżki, będę mógł między nimi przeskakiwać. Ja tam mam mu coś rzucić? Nie. Nie mam rzucić po prostu, tak? I dzięki temu będę mógł więcej rzeczy celować sam. Ja wiem, to jest przykre, bo ta gra naprawdę wkłada mnóstwo wysiłku, twórcy przez tą grę włożyli mnóstwo wysiłku, żeby namówić mnie do grania z ludźmi, no ale ja jestem introwertykiem, który nie lubi się kontaktować z ludźmi, szczególnie z ludźmi, których nie gra. Jak będę meczek w tę grę zaczął pykać, to z dnia na dzień byśmy mieli serię. Ale na razie jeszcze nie naciskam na moich znajomych do załadowania się do tej gry, bo wiem, że kina tam jeszcze ciśnie Overwatcha, tutaj ludzie jedno, drugie. Wakacje się zaczęły, więc w te wakacje będą live'aje z wami, z Wisełami. A jeżeli chcecie, jeżeli was to interesuje, to ta możliwość będzie istniała. Więc jeżeli ktoś coś, to coś ktoś będzie. Więc polecam się na przyszłość. I wydaje mi się, że pomijając ten motyw, że mogę innych ludzi zgarnąć w każdej chwili, jakbym się uparł, jakbym ich naprawdę poprosił, to zrobiłby to dla mnie i by się załadowali. Ale póki tego nie robię, to mam to poczucie, że niektóre rzeczy w tej grze są dla mnie nie do zdobycia, takich na planszy leżących, bo potrzebuję kogoś z inną ścieżką, żeby biegał koło mnie. I teraz nagle to ograniczenie zostanie zdjęte. Więc Lisi i Lisełki, zostanie mi dana możliwość prędzej czy później, żebym wszystko sam! A, czy to jest...
Czy ja dobrze widzę? Czy ja muszę się tam dostać? Bum! Ja jestem tutaj. I tamto już doskoczę, tylko nie wiem, czy... Okej, okay, jest w ostatniej chwili. Czy ja tu coś mam z tej claiming? Metr w tą stronę. O, tutaj. Bum i place! Zapomniałem w ogóle o tym, że na tej planszy nie mam jeszcze swojej ścieżki wymaksowanej. I widzicie. Człowiek popełnia błędy, ale uczy się całe życie. Tyle rzeczy jeszcze do odkrycia na tej planszy. W ogóle w tej grze tyle rzeczy do zgarnięcia. Cała plansza na świeżo. Dobrze, proszę Państwa, ja Was nie będę zanudzał. To jest właściwie wszystko, o czym chciałem powiedzieć. Nawet przypomniało mi się kilka innych rzeczy. I co? Ja Wam... Ja tu może wskoczę, bo tam jest fajny widok u góry. Captain Mythic Hunter. Jak się ustawię tam na kaktusach? Wow! Aż tam nie wyniosło. BUM! I lecimy, 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 damy radę! I jesteśmy na kaktusie. Nie! Nie! Fail! Fail! Fail tak bardzo! Ja tu w sumie jestem w stanie dochrapać się bez używania pierwszego tego, więc... Zagryzamy zęby i BUM! Chciałem na kaktusa wskoczyć, ale kaktuszenie dziś nie będzie mi dane chyba. A może? Jednak? No tutaj tak. I jestem, proszę Państwa, wizu na kaktusie. To się nie zdarza często. Na tle jakichś tam, nie wiem, dziur po robakach. Slash bow. I ja Wam dziękuję za uwagę i hej! I, co ważne, jakby się nie pojawiło nic nowego w sklepie, nie ma nic. Some like hot. A grille? Nie, w sklepie nic nowego nie ma, więc nie mam Wam nic nowego do pokazania. A przy wyborze postaci wciąż... o, jutro będą oni bity. Fajnie o tym wiedzieć, dobrze o tym pamiętać. Ja się może tepnę do miasta. Nawet 30 minut było to nagranie. Jestem zdumiony, że aż tyle mi zajęło gadanie o tych rzeczach. Myślałem, że będzie około 7 minut. Czasem jest lepiej. Czasem czasy lepsze są, czasem czasy gorsze są. Na pewno nie jest życiówka. Switch character. Przeskakujemy do wyboru postaci i jeszcze nie ma tej opcji, tutaj nie widzę nigdzie. Jest free lame transfer, to jest account services, powinno być PTR copy, nie wiem co to jest. No, nie wiem co to jest. Free realm transfer available i moje postacie. Moje postaciosy. No nic, jeszcze nie ma, ale tu zakładam, że tu będzie kliknięcie, można będzie wybrać postać, kliknąć taki patent i wtedy będę mógł wbić na 60. Wydaje mi się, że na którejś postaci to przetestuję, żeby zobaczyć po prostu na jakiej zasadzie to działa.